Oj, teraz jest dobre rozciągnięcie gry. Tutaj Skorańczycy nie zdążyli się przesunąć. Jest szansa, aby to wykorzystać. Grosiński w pole, Karel Lewandowski i gol! 32 minuta, Robert Lewandowski od lewego do lewego. Mariusz Lewandowski we wrześniu 2009 roku. Robert Lewandowski w marcu 2018 roku. Dwie kolejne bramki biało-czerwonych na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Glik do Jędrzejczyka, ale zapewne, no jest jeszcze okazja i popędzi tutaj Grosicki. Grosicki, piłka na lewej drodze, 2-0! Kamil Grosicki, kapitalny, szybki atak i tak się kończy pierwsza połowa tego spotkania. Kończy się tym, że biało-czerwoni podwyższają prowadzenie w starciu z Koreą. Kamil Grosicki! Kolejne prostopadłe zagranie, tym razem Krzysztof Mączyński, tak, pod nogi Kamila. No drugiej sytuacji Kamil Grosicki nie marnuje. W tym meczu blokując ten strzał z dystansu Son Heung-min. I mocne uderzenie tego zawodnika, który niedawno się na boisku pojawił. Lee Chan-min na 5 minut przed końcem pokonuje Łukasza Skorupskiego. Tutaj jeszcze raz widzimy. Był doskok, ale taki trochę niemrawy. Nie zawahał się. Uderzył dobrze, że piłka idealnie naszła na proste podbicie. Skozłowała jeszcze przed Łukaszem Skorupskim. Tutaj wyczuwam odrobinę strachu właśnie przed zagraniem piłki do drugiej linii, że jednak obrońcy nie chcą tego robić. Son Heung-min, prostopadłe zagranie, niebezpiecznie i niestety 2-2. Fan Hee-chan, napastnik Salzburga, doprowadza do wyrównania. Niestety zajęło to Koreańczykom raptem dwie minuty, niecałe dwie minuty, aby doprowadzić w tym meczu do remisu. Jeszcze kibice starają się poderwać naszą drużynę do ostatniego ataku, do jednego z ostatnich ataków. Jeszcze Grosicki biega pole karne, Milik, ale trzeba tę akcję zamknąć po prawej stronie. Wygrane takie starcie siłowe Teodorczyka, zagranie na 16 metr, ale i Zieliński też, mam wrażenie, że już troszeczkę czuje ten mecz w kościach. Piotr Zieliński i jeszcze raz lewa noga i gol! Potrzebował takiego ważnego zagrania Piotr Zieliński, żeby w takim decydującym momencie przeważyć, żeby poczuć, że naprawdę ma wymierny wpływ i na drużynę, i na wynik. No tutaj ten strzał wyborny. Idealnie trafiona piłka, wyciągnięty jak strona bramkarz, ale nie tym razem. Doskonałe uderzenie, ta piłka jeszcze z tą rotacją taką ciut odchodzącą do słupka, uciekającą od ręki bramkarza. Fantastyczny strzał, fantastyczna czwarta bramka Piotra w reprezentacji. Ta poprzednia próba, taka troszeczkę zniechęcająca, ale to ona nas zniechęciła, Piotra absolutnie nie. On tę piłkę przejął raz jeszcze i powiedział sobie: poprawię, uderzę, trafię.